Przede wszystkim, znowu po 7, dalszy ciąg Baldur's Gate 3. Dobra. Znaleźliśmy ten piękny smoczy uchwyt, to był najtańszy przedmiot magiczny w tamtym sklepie. To będzie nasz zapas dla Gale'a. Wygląda całkiem ciekawie, gdybyśmy mieli jakiegoś wojownika w drużynie. No to znalazłem jeszcze jakieś szaty, gdzieś miałem w ekwipunku dla Will'a, więc nie będzie już tak na Golasa paradował, jak wcześniej, przy niektórych scenach. Przy okazji... Tam była taka stodoła, do której przez przypadek zajrzałem. I nie opowiem wam, co tam znalazłem. To było coś obrzydliwego. Więc myślę, że jeżeli ktokolwiek ogląda jakiekolwiek inne gameplay z tej gry, to pewnie wie, o czym mowa, ale ja to przemilczę. Dobra, co jeszcze fajnego zrobiłem? Zobaczyłem, że dla Will'a mogę dać krótki miecz, potem mogę nim użyć związania paktu broni i wtedy będzie miał biegłość w tym krótkim mieczu, a do drugiej ręki daję mu sztylet, który jest bronią prostą, więc ma standardową biegłość. Dzięki temu mamy dwie bronie i ten miecz ma plus 5 z jakiegoś powodu. Z charyzmy ma plus 3? Okej, może przez to, że to jest broń związana paktem, to wtedy dostaję bonus z charyzmy? Możliwe. W każdym razie to jest chyba lepsze ustawienie niż używanie tylko rapieru paktu. Więc póki co Will będzie w ten sposób walczył. Poza tym... chyba tyle. No, posprzedawałem. Mamy wystarczająco dużo złota, że moglibyśmy zacząć kupować pancerze plus 1. Między innymi był jakiś kaftan i koszulka kolcza plus 1. Ale jestem... Jak to ująć? Nie lubię wydawać pieniędzy, więc póki co zostaniemy tak, jak jesteśmy. W przyszłości się zastanowię. Dobra. Chodźmy tutaj, że znajdziemy to, co szukamy. A przy okazji, spojrzałem jeszcze na mapę. Mamy tutaj jeszcze kilka miejscówek, które pominąłem przez przypadek wcześniej. Więc może jak zajmiemy się tą Klingą, to może się cofniemy i trochę pozobaczymy, co tam pominąłem. Martwy Gnoll. Nie. Lamra. Benazwa własna. Dobra, skórzana. Jest trochę warta, ale dużo waży. Na strzałę lodową, krótki łuk. Czemu by nie? Jest? Nie? Ciekawym szlakiem podążamy. To jest zejście na dół, gdybyśmy potrzebowali. Dobra, idźmy dalej. Dobra, albo możemy iść. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Would that worry you? I'd give it a bloody good fight. Coś w środku jest. Give a dragon is bad gas. Dzień dobry. Kim jesteście? Who's there? Please. Keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. Kto lub co was zaatakowało? A devil. The most deadly foe we've yet encountered. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. One horn? Then you mean Karlak, Archdevil's bootlicker. You know her, which means you know what the fiend is capable of.
She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. My, nie jesteś zbyt dobrym paladynem. Gdzie jest ta diablica? She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here. She must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the Sword of Justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Brzmi jak coś, co by smakowało Gale'owi. No dobrze, przyniosę ci jej głowę. May the just God guide you. Jejku, ale ten paladyn jest nudny. Tutaj jakąś koleżankę? If you wanna go poking around in the cellar, be my guest. Plug your nose first, though. Dlaczego? Co tam jest? Corpse, half rotted to mush. Must have been down there a 10 days or more. Przyjemna kryjówka, co to za miejsce? It was a toll house. By the time we arrived, it was more like a slaughterhouse. There's more monsters than coin moving down this road. Rogatki zazwyczaj oznaczają złoto. Widziałaś jakieś w okolicy? There's a locked door down the hatch. Doesn't look like anyone's managed to get in. If there's any gold left, that's where it'll be. Brzmi ciekawe. Będziemy się chcieli tym zainteresować, myślę. Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. Ilu towarzyszy straciliście? Two. Both stalwarts of Tyr. Sworn to uphold justice. Co ci się stało? The Lord of Justice sent us after a devil haunting this area. We squared off against her. We lost. Talk to Anders if you want the details. I don't have it in me to recount the horror. Dobra, zobaczmy, co masz na handel. Okej, mogłem tobie sprzedawać rzeczy. Dobra. Czy masz coś ciekawego? Zwój lustrzanego odbicia. To by nas interesowało. Właśnie zauważyłem, że jest opcja handel. Ona upraszcza wtedy. Od razu to, co kupujemy, od razu płacimy złotem. Więc możliwe, że części z tego będę korzystał. Poza tym... Dzięki ci za zwoik. Co tam, cokolwiek chcielisz. Gale, naucz się tego. Znaczy, ty już to umiesz? Nie. Gale, nauka czar. Może ci się to przydać na przyszłość. Na razie zostawię nasze dwie cenne komórki, zostawię sobie na kwasową strzałę Melfa. Zadało je całkiem niezłe obrażenia. Gościowi już nic nie pomoże. Dobra. Gdzie jest ta piwnica, o której była mowa? Tutaj. Zobaczmy. Gods! This assault on the nostrils should be labeled a war crime. Rzeczy do splądrowania. Takie drewniaki. Ładna tarcza. A czy ja mogę tego użyć? Brak biegłości tarczy. I nie mogę. Nie. To jest lepsza od twojej? Nie, to jest dokładnie taka jak twoja. Ujelu, czy ty masz biegłość w tarczach? Masz biegłość w tarczach. Ciekawe. No, potrzymaj sobie. Będzie jakaś opcja dla ciebie.
tym. Łuk. Kiełbaski wezmę sobie. Więcej zapasów. Lewia. Ja nie chciałem wyjść. Okej, nie wiem jak tutaj klikając w jakikolwiek sposób udało nam się wyjść. Okej. Przywanice, ciężkie. Moving ahead. Aż przyjrzyjmy szybko te kufry. Tapka brązu. Okej. Zapasy. Dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Ranie zamku w Wytrychem niemożliwe. Ciekawe dlaczego. Rania wytrzymałość. I'll give it a shot. Może są zaryglowane, albo mamy za mało zdolności? A, ze średnią wytrzymałością raczej nam się tego nie uda przełamać. Rejestr rogatki. Bla 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 bla. Dobra, to chyba tyle tutaj. Ciekawe, czy ona nam coś powie o tym. Nie. Dobra, to chyba tyle. Dobra, myślałem, że tutaj już będziemy, znajdziemy tą diablicę całą. Ona jest na dole. Dobra, zejdźmy. Zobaczmy, co się wydarzy. Ile pieniędzy mają przy sobie. Naprawdę miło z ich strony. Will. Zaczaruj swoje zbroje. Let's move. Swift as my feet can carry me. Mamy Karla. Dzień dobry. Nie wyglądasz najlepiej. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Jesteś diablicą, na którą poluje Karla. Na którą polują. Karla, zgadza się. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers. But I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood, the blood war. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil.
A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. Oh, czy nie dostajemy magicznego miecza? Don't believe her lies. You saw the truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Może bym jej uwierzył, gdyby nie miała fryzury Karyny. Ewidentnie Will emanuje trochę żądzy krwi. Może trochę nie myśli jasno. Ale w sumie co nas to obchodzi? It's done, Karlak. By my living soul, you will forever burn. You know, I could have used a friend. Pity that won't be you. Dobra. Po pierwsze, serduszko. Znowu się zgubiłaś. Cholera jasna. Dobra, nie będziemy walczyć z tobą w takich sytuacji. Puścimy przodem naszego łowcę czarownic. Ja muszę wykonać odstąpienie. Nie, to jest odepchnięcie. Gdzie mam tutaj odstąpienie? Skok, nasączenie. Gdzie tu jest to? Odstąpienie. Battle of wits. Gale, możesz ją trochę ochłodzić. No ma 32 punkty życia. Pytanie, czy chcemy marnować jakieś potężniejsze czary na nią? Raczej nie. Myślę, że to będzie dosyć szybka walka. Nawet nie będę uroku marnował. Mówi to nieziemskie uderzenie. Wstępne serce. Powinienem zrobić to, bo to najpierw błogosławieństwo. I na mnie. Gale. Promień mrozu. Blood comes easy these days. Czy nie masz punktów ruchu za bardzo? Will, zostań tutaj. O, żeż ty, Mendo, jak daleko skaczesz! Dobra, Will, użyj najpierw swoje dwa ataki na nią. Niezbyt dobre rzuty na obrażenia. Wstępne serce. Masz chyba święty płomień jako sztuczkę. Ma dosyć marne szanse trafienia. Z jakiegoś powodu. Jej odporność na ogień może być znacząca, ale spróbujmy.
3 obrażenia od ognia. Dobra, rzut na obrażenia 6. 3 odporność, dobra, czyli rzeczywiście ogniem nie ma sensu. Gale, odstąp, nie ma sensu, żebyś siedział w jej zasięgu ataku. Serduszko, podejdź tutaj do niej, bo mam nadzieję zablokujesz. Dobra, ja trochę się cofnę. Szczelimy do niej. I też się odsunę, gdyby znowu chciała na nas skoczyć. Dobra, ty więcej nie zrobisz. Dobra, to tyle. Nie, przerwała nam koncentrację, szkoda. Dobra, ale mamy ją tam, gdzie byśmy chcieli. Masz 2 bronie, ale nie zadajesz jej zbyt dużych obrażeń. Rzut na obrażenia 6, minus 5 kłute odporność. Okej, okay, ona jest dosyć odporna na kłute. Musieli coś innego zrobić. Dobra, X z tobą. Nie trafisz. Dobra. Dobra, zadała nam może trochę obrażeń. Ale ją zmęczymy. Nie ma sensu nic więcej na niej zużywać. A będzie się leczyć. Dobra, momencik, jeżeli weźmiesz twój rapier, to powinno zadawać magiczne obrażenia. Okej, okay, to zużyło twoją akcję, szkoda. Dobra, możesz sobie zrobić jakąś sztuczkę. Myślałem, że masz odporność jakąś. Dobra, nieważne. Święty pamięć 30%. Dobra, jednak twój atak lepiej wychodzi. Wstrząsające uderzenie. Czemu by nie? I odparła. Time to push my luck again. Przeszywający atak. Nie, przeszywający strzał. Wszystko odpiera. Będa jedna. Czy teraz możesz ją ciachnąć dobrze? Możesz nawet przeszywający atak użyć, chociaż to nie działa na nią. Will! 80% szansy. Ładnie. Dokończysz ją? Nie, też ma odporność na obuchowe najwidoczniej. Dobra, Will, jesteś w stanie ją dobić? To miało zadać magiczne obrażenia, a nie kłute. Dobra, pomóżcie swojej koleżance. Hold fast, I'm coming. Dostaniesz nawet jakąś potkę do wypicia. No, możesz sama się uleczyć.
Plus 5 i... Momencik, jak to się dzieliło? Tak, dostaniesz ten opłat. Have a lot on my mind. And well. Faint acrid smell clings to the corpse, like the memory of a storm. No, cóż, no to do roboty. Okej, okay, i zdaję sobie kompletnie sprawę, że to był jakiś towarzysz, którego mogliśmy dołączyć do drużyny. I może nawet by się przydała, ale nie zamierzam się spoufalać z diablicami. Bardziej takie, które mają jakąś wątpliwą przeszłość. The devil is fallen. Hells, I should be celebrating. Making toasts, roaring in victory. But I can't get the tadpole's visions out of my mind. Tell me we were right to strike Karlak down. Prawdę mówiąc, miałem wątpliwości. Zaatakowaliśmy ją zbyt pochopnie. Not exactly the words of solace I'd hoped for. Damn it all! I vowed to hunt vicious monsters, not join their ranks. No! Karlak blazed with the fire of Avernus. I saw it. I smelled it. Infernal essence tip to toe. I've slayed myriad devils, each one a threat to Faerun. I've torn the horns from their heads without a second thought. Why should this time be any different? My prey has fallen. Hail the blade! Fała klince. Hail again, and may our strikes always find their marks. Dobra, sam Will również jest trochę podzielony. Co możliwe, że może nawet byłby bardziej zadowolony, gdybyśmy jej nie zabili. Nie. Podjęliśmy decyzję. Pora zgarnąć naszą nagrodę. Any sign of the tiefling fiend? A to jej głowa, zgodnie z prośbą. Thank you. As promised, here is my blade. Blessed by Tyr. It's sacred. The most valuable thing I've ever held. I hope it serves you as well as it served me. Gail z jego na podwieczorek. Mygale jest trochę cenniejszy. Plus 1 i ochrona Tyra. To robi od ochrona Tyra. Ochroń cel przed atakami, zwiększy jego klasę pancerza o 2. Słowa wybawienie, sprawiedliwość, zemsta wygrawerowane dużymi literami u nasady głowni tego miecza. Dobra, Gail. A będzie twój drugi obiad. Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o polowanie na diablicę. Może by nam się nawet przydała. Wydawała się, że była jakąś barbarzynką. A trochę wojownika nam brakuje w drużynie. Ale radzimy sobie dobrze. W takim składzie, jakim jesteśmy. Dobra, wróćmy tutaj. I przyjrzyjmy się tutaj, co jeszcze pominęliśmy. Momencik, tutaj na chwilę zajrzałem w międzyczasie. Zobaczyłem, że tu jest jakaś kaplica. I tutaj są nawet jacyś ludzie. Mhm.
both twice as tall as me, but have half the bloody backbone. But we don't know what that thing even is. And what about the crypt? I'm telling you, it's a ship. And the crypt can wait. Mari and Barton have been trying to break in for days. Now we... Stop! Got ourselves competition already. That's our ship. Roi się tam od potworów. Nie radzę się do nich zbliżać. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese! Now move it! Hey. You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. Ja też. Dobra, tam jest jakieś zejście, tu jest jakieś zejście. Poplądrujmy najpierw. Okej. Gra chciała mnie już... uwięzić. Mamy plecak. Złodziejskie narzędzia. Przydatne rzeczy. Tylet. Mówię nie. Wydaje mi się, że nawet czasami mamy chyba więcej więcej tych zapasów podróżnych niż byśmy potrzebowali. Dobra, pozwiedzajmy okolice najpierw. Zobaczymy, co jest dookoła i potem spróbujemy się zapuścić do środka. Co tu jest ciekawego? O, łopata się przydała. Wiedziałem, że się przyda. Wygląda na to, że tutaj dalej już nie zejdziemy. Czy możemy zeskoczyć na dół? Tam jest jakiś właz. Możemy nawet wrócić potem z powrotem. Przy okazji ponapawiajmy się piękną grafiki w tej grze. Nieźle. Dobra. Jeżeli ta świątynia, czy cokolwiek chcemy tam wejść, ma być zajęta, to wchodzenie bocznym wejściem brzmi jak najlepsza opcja. Więc spróbujmy tak to zrobić. Z wytrychem. Momencik. Serduszko, podejdź tutaj. Wskazówki. Stopień trudności 20. Ha! A, dłoń w rękawiczkę. Dobra, no to wchodzimy. Trochę nie pozwala mi się tu rozejrzeć, co my tu mamy. Trupy. Armed scribes, but no sign of a struggle. Co? I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. A, światełko, może się nam przydać. Swój płonących dłoni, Gabe, dla ciebie.
ciężkie drzwi. Rozejrzyjmy się jeszcze dookoła. Ciężki klucz. Na pewno się przyda. Nawet zapalić świecę. Let's have a look. Jest mało warte, to też mało warte. Poza zasięgiem. Ej, czy możesz zapalić ten kosz? Od razu lepiej. Ten z jakiejś przyczyny nie chce się zapalić. Czy coś jeszcze możemy tu zapalić? Nie lubię, żeby było tu ciemno, żeby coś chciało nas zaatakować. Jakieś są drzwi? Don't waste a step. Looks like someone wanted to bury their secrets. Księga umarłych bóstw. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Przeszukaj magiczne runy, Poszukaj magicznej runy, którą można by zablokować. Raczej odblokować. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Przyjrzyj się księdze z bliska. Chcemy rzucać ponownie? Nie. The longer you stare at the dark and decimated words, the more your head aches. There is no meaning to be found here. Swój promienia osłabienia. Okej. Okay. Co jeżeli serce damy to, żeby to użyła? No. Ten zwój możemy Gale'owi dać. Jeszcze ciężką skrzynię. Średnio wartościowe rzeczy. Moneta duszy. Okej. Okay. Pierścień z Onyxem. Dobra, chyba nie mamy tutaj nic więcej ciekawego. Wejdźmy tutaj. Nice statue. Can't place the face. Tabliczka. The inscription is in a language unknown to you. Nie wygląda na przyjemną osobę, kogokolwiek reprezentuje ten posąg. O, przycisk. Ciśnijmy. That might be worth a look. Najbardziej oczywiste ukryte drzwi na świecie. No.
Teraz zaczynamy mówić o czymś sensownym. Szczęście nie ma zbyt dużo życia. Let them come. The darkness can be to our advantage. Taka ciemność, wszystko popodpalaliśmy. Will. Battlefield is the fierce. Jak zmienić jej ustawienie na to? Nie masz drugiej akcji. Can't give up, not now. Serduszko. Przywołaj sobie wtóra, tylko podejdź trochę bliżej. Najpierw Will, musisz trochę się ruszyć. Podejdź jeszcze trochę bliżej. Oj, tutaj sobowtóra. Mam nadzieję, że ich to zwabi tutaj. Will, staw się obok niej. Możesz strzelać. Cel poza normalnym zasięgiem. Jeżeli podejdziesz chociaż troszkę. Niezłe obrażenia zadało, jak na kuszę strzelają. Strzelamy do szkieletu. Gejla. Na razie posiedź tutaj. Możemy spróbować zabawić się z tłuszczem. Mam nadzieję, że oni będą próbowali podejść do nas. No, tyle jeżeli chodzi o naszą iluzję. Dobra, no to poczekajmy, co oni zrobią. Promień mrozu. Dobra. Jesteś uciszona. Wszyscy jesteśmy uciszeni. Niemiłe, niemiłe. Dobra. Chciałbym podejść tak blisko, żeby do tego gościa strzelić. Will. Możesz go dziabnąć. Mam nadzieję, że się nie wywrócisz o ten tłuszcz, który przed chwilą tu rozlaliśmy. No, czy możesz... Nie możesz sobie tyle tu dziabnąć, okej? Nothing important is ever easy. Dobra. Też możesz podejść tutaj. Skasowało nam uciszenie. A tak lepiej. Gail. Serduszko, jeżeli podejdziesz troszkę bliżej tutaj, czy to odciszy Gaila? Nie. Dobra. Na razie się schowaj. To cię odciszyło. Czy teraz masz zasięg na tego gościa? Masz. Eat this.
nim. On wyglądał najgroźniej, póki co. Sometimes the only way out is through. Stay focused. Zobaczymy, co tam będzie. No nas promieniować. Podchodzić bliżej. Przewróć się, przewróć się, przewróć się. Dobra. A fiolka kwasu. Nie wiem, co planuje ten wojownik. Light on my feet. Fiolka kwasu. Powinna nieźle zadziałać. Dobra, masz zmniejszony zasięg ruchu, dlatego już nic więcej za bardzo nie zrobisz. Pozbądźmy się tych skrybów, jeżeli możemy. Magiczne pociski. Wojownikiem się może później zajmiemy. Serduszko, czy twoja święta energia zadziała dobrze na tych skrybów? Liczyłem na coś więcej. Że kwas go dobije? Boże. Will, jeszcze masz akcję, tak? Momencik. Pas obniża klasę pancerza, więc nie zadam obrażeń. Ty go dobij. Bienie krytyczne. Serio? Another fight. Let's go. Ty się ulecz. Chociaż jeżeli mam używać już akcji, nie dobrze możesz wrzucić mikstury, których mu nie brakuje. No i dobra, no to tyle. Dobra, ty się schowaj. Aura cisz. Chybienie, dobra. Ui! Dobra, na to liczyliśmy. Dobra, jeżeli ciebie uszczelimy, to czy nam odciszy serduszko? Warunkiem, żebyśmy trafili. Will. Dobra, serduszko jest odciszone, świetnie. Święty płomień, trafisz go? Ostatnio nie zadało zbyt dużych obrażeń. Może zamiast tego użyć zwykłego ognistego pocisku. Chyba tak. Świetnie. Dobra, co do... Możesz się ruszyć tutaj. Do tego gościa. Możemy podpalić go. Ten cały tłuszcz, mam nadzieję. Czekałem na coś więcej. Dobra. Używamy najtańszych czarów. Nie powinniśmy się spodziewać piorunujących efektów. Ten już wojownik nie powinien nam problemu sprawić. Tak, zaatakował na szczęście gościa, którego atakowanie sprawia kontrę. Dobra. Czekajmy go, czym mamy. To tyle. Fools. Rising from the dead just to protect some dusty old baubles.
Scimitar. Złoto. Dobra, ci skrybowie nie powinni mieć już nic więcej, co? A nagle się okazało, że jednak mają złoto. Soon we'll camp. Dobra. O, unikajcie tego kwasu, proszę. Dobra. A lot of effort to hide one sarcophagus. Może coś w nim ciekawego jest. Poszperajmy. Amulet zagubionych głosów. Rozmawiaj z umarłymi. Nekromancja, poziom trzeci. Mi ciekawie. Listy bursztyn. Mam teraz jakiś amulet? Chyba nie. Dobra. Brak celu. Nasyć zwłoki humanoida. Okej, to na jeden cel, na długi odpoczynek. Okej, myślałem, że będziemy mogli więcej rozmawiać sobie, ale jest jak rozmowa ze zwierzętami. Co my tu mamy? Liczę na scenę jak z Wiedźmina, że wstanie i każe nam spierdzielać. Spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Pytanie jest z gatunku niełatwych. Dlaczego mi je zadajesz? Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? Tak, pytaj. So, I ask again. What is the worth of a single mortal life? Każde życie bezcenne i zasługuje na to, by poświęcić dla niego wszystko. Okej, mamy też opcję elf. Niektórzy śmiertelnicy żyją znacznie dłużej od innych. Nie da się tego porównać. Bard, życie jest warte tyle, co legendy, które je upamiętniają. Ech, dobra. Każde życie jest bezcenne i zasługuje na to, by poświęcić dla niego wszystko. And thus balance is achieved. If all are at war, none can win. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Hey? Nie wiem, co to miało oznaczać. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Czy coś więcej? O, złoto. Bogactwa. Monety dłuższe. Dobra, było warto. On sobie poszedł. Zajrzyjmy jeszcze tutaj w ten zakup. Chyba tutaj już nie będzie nic ciekawego, co?
Dobra. Parchment and bone dust. Still comforting after all this time. Węcik, czy splądrowaliśmy te zwłoki? Chyba tak. Dobra, chyba byłoby tyle. Dobra, w następnym odcinku jeszcze pozwiedzamy to nabrzeże. Jeszcze tam było parę miejsc, do których nie zajrzeliśmy. A kiedy się z tym oporamy, cóż, wracamy do tamtej spalonej wioski i będziemy szukać tych goblińskich dowódców. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!